Hej, hej, siemanko, witam wszystkich w kolejnym odcinku Salt and Sanctuary. Jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, w którym ostatnio zginęliśmy, podniosłem swoje dusze, zabiłem tych typów, którzy nam tu wyskoczyli na plecy, więc jesteśmy ogólnie w dobrej sytuacji, nie powiem, że nie. Próbujemy dostać się do tego całego Dome of the Forgotten. Teraz tak, ten pan tutaj musi zginąć niestety. No i zginął. Teraz trzeba tu przeskoczyć. O, było blisko. Dobra, lecimy dalej. Teraz trzeba cały czas uważać, bo oni tak się specyficznie pokazują. Mam nadzieję, że tutaj czegoś takiego nie będzie znowu na plecach. Okej, odpalmy sobie znowu to. Mam nadzieję, że przeskoczę. Okej, przeskoczyłem. Dobra, możemy schować. I czy tutaj jeszcze ktoś nas zaskoczy? Może jeszcze raz sobie odpalmy. Tych pochodni nie mamy dużo, kurde. Będę musiał chyba sobie pochodnie... Trochę pochodni kupić u jakiegoś sprzedawcy. Okej. Mam nadzieję, że wreszcie dojdziemy do tego domu. Jest. Chyba się udało. Chyba się udało. Czy ty jesteś... Nie, ty jesteś zwykłą skrzyneczką. Dobrze. Sohei Tabi. Czy to jest light? Tak, to jest light. Zero. Zerowego poziomu, ale jest troszeczkę gorsze, jeżeli chodzi o odporności. I tutaj, z tego co pamiętam, dobra. My na razie tam się nie zapuszczamy. Pójdziemy sobie tutaj, bo tutaj jest Dome of the Forgotten. Mam nadzieję, że uda nam się zabić jakiegoś bossa, bo tak jak mówiłem i tak jak chciałem zrobić jeden boss, jeden odcinek. Teraz tak. Dzień dobry. No właśnie. Oj. No właśnie. Na mimika się nie nabiorę, kolego. Tutaj będzie arena walki, więc na razie sobie to zostawię. Co to mi? To jakaś trucizna? Nie. To, aha, do tego, żeby widzieć niewidzialnych przeciwników tutaj. Bo są i tacy. A tutaj z kolei, o jak dobrze, mamy możliwość rozpalenia, nie chciałem powiedzieć ogniska, bo już jesteśmy w trakcie grania w Dark Souls 3, rozpalenia Sanktuarium. Okej, to sobie odekwipujmy. I teraz tak, sprawdźmy jak mi tam, właśnie, poczekajcie, bo chyba coś mi się wydaje, zanim level up wezmę, to chyba, nie, Amber Idol to nie jest to, co chciałem. Myślałem, że to będzie jeden czar, na który czekam, ale to chyba będzie... Może wyżej? Nie wiem, trudno powiedzieć. No dobra. No to level up. Ile? Dwa tylko, niech będzie... Ale tutaj to miejsce jest ogólnie bardzo dobre do farmienia sobie tych soli. Teraz tak, tri. Mamy 5 punkcików i za te 5 punkcików możemy kupić sobie Magic User. Czwarty poziom. I to by nie było głupie. Z tego względu, że jak ja to wezmę, to zostanie mi jeszcze jeden punkcik, do czego przybliża się do różdżki piątej klasy przez Magic. I jesteśmy w domu prawie, można powiedzieć. Jakieś na pewno potki nie wziąłem, która tutaj jest gdzieś w pobliżu. Tej potki nie wziąłem. Tą potkę bym chciał sobie jeszcze do tej potki dojść, bo ona jest stosunkowo blisko. Tak samo ta jest stosunkowo blisko, ale to już może wystarczającą ilość mamy tych... potionów na życie. Ja bym chciał jeszcze, o, chciałbym jeszcze to i te dwie, ale tu do tych dwóch to będzie masakra przejść, z tego względu, że żeby tu wejść, to trzeba wszystkie stafy odblokować, wszystkie poziomy stafów. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, no piątego nie, czwarty poziom. Tylko, że tutaj później będziemy mogli szybciej przejść. Ale żeby odblokować piąty poziom, musimy mieć odblokowany czwarty poziom, więc tędy nie przejdziemy. No ale dobra, to już mniejsza z tym. Czy mogę sobie tutaj kogoś przyzwać? Kto mógłby mi... Kurde, ja bym sobie... Mage... No, przyzwijmy sobie Guida. Blacksmith. Może na razie Blacksmitha nie. Na razie nam to wystarczy. Jak będę chciał się gdzieś przeteleportować, to myślę, że ten właśnie kolega nam będzie wystarczający. A tymczasem zobaczymy, jak tam nasze obrażenia. Czy tego pana... No dobra. Dużo, 666 złota. Czy wy to widzicie? Ja w ogóle muszę ogarnąć, na co ja mam wydać to złoto. Bo tak naprawdę, ja bym bardzo, bardzo chętnie to złoto na coś wydał, tylko że... A, wiem, co muszę!
Muszę Mage'a przyzwać. Z tego względu, że od niego kupię sobie... Albo sobie do niego po... Zrobimy tą przechadzkę. Travel. Przy okazji, wiesz co? Sprzedaj mi parę tych swoich hornów, co? Sprzedaj mi tak z 10 tych hornów, dziękuję. Teraz możemy sobie przeteleportować się do... Gdzieś, gdzie mamy maga. Tylko nie wiem, jak mam... Chyba Castle of Storms. Ten fioletowy taki to jest chyba mag, ale nie jestem pewien. Nie jestem pewien. Tu mamy... Chyba tak, mag i alchemik. Mag i alchemik. Dobra, czy możemy coś transmutować jeszcze, jeżeli chodzi o naszą broń? Boże, 10 tysięcy dusz, znaczy soli potrzebuję, żeby na kolejny poziom naszą różdżkę wbić. No jak ja mam w tym momencie poziomie? Klas 3 łącz. A ja mam klasę drugą, tak? Teraz sobie zobaczymy. Ja mam klasę drugą. Tak, klasę drugą. No dobra. No to można by było w takim razie gdzieś za chwilę sobie takie sole nazbierać. Ja się... Kurde, dlaczego ja o tym wcześniej nie pomyślałem? Learn spells. Nie masz żadnych, tak? I tego też nie masz. A coś masz do sprzedania? Oprócz tego pierścienia? Nie masz nic. Dobra. No to trochę z ipcyłem. Myślałem, że będzie dobrze. Kurde. Znowu teraz muszę się... korzystać z tego rogu. Use. Dome of the Forgotten. To jest to, co chcę. Okej. No to w takim razie 10 tysięcy dusz. Postaram się ulepszyć moją różdżkę. Znaczy 10 tysięcy to w sumie... Nie powinienem dać. Wszyscy ci są tutaj. O Boże, naprawdę nie trafiłem. Nice. No i pieniążki. Gdzie są pieniążki? Halo? Halo? Halo, pieniądze? No gdzie są pieniądze za las? Teraz tak. To mi jest potrzebne, z tego względu, że jak ja sobie to rzucę, to będę widział to, co niewidzialne. A to, co niewidzialne, jest tutaj. Ładnie, co? I goście tutaj mają bardzo dużo złota, dają, zobaczcie. I za chwilę też będę miał przy okazji 10 tysięcy, trochę jeszcze złota. Ła. Spoko. Opa. Jest, udało się. Co tutaj mamy? Flintlock pistol? What? Co to jest? Czy to jest jakaś broń? To nawet nie widziałem. Crimson cane. Czy to jest użytkowy przedmiot? Tararara. Przepraszam. Patrzcie, jaka magia montażu. U mnie upłynęło kilka godzin, u was zaledwie chwila. No nic, w każdym razie musiałem na chwilę skończyć. Ja sobie tutaj wykorzystam znowu to widzenie, z tego względu, że tutaj jak widzicie, albo nie widzicie, albo widzicie, mamy panów, których trzeba niestety zlać. Oczywiście zlać tutaj mówię o tym w sposób taki, że trzeba ich złoić. I lecimy dalej. Mamy tutaj jeszcze pana, który sobie splata. Chciałbym w niego władować. No, myślę, że mi się uda. No dobra, udało się. I trochę hajsu z niego powinno być. Hajs znika po jakiejś chwili, więc warto po niego się pofatygować już od razu. Dobra, to chyba zaklina nam broń na ogień, z tego co pamiętam. I szybko. Dobrze, udało się. Udało się. Czy ty jesteś normalną skrzynką? Dobra, Skorpion. A Skorpion chyba z tego co pamiętam był ciężkim pancerzem. Tak, heavy armor 4 poziomu. Tutaj z kolei mamy chmurki, które będę mógł wykorzystywać, z których będę mógł korzystać, już wcześniej mówiłem, jak będę miał odpowiednio piętno, brzemię, brand. Dobra, skoczmy tu. No kurde, przeżył skubaniec. A patrzcie, jak go zrobiłem. Tylko jednym pstryknięciem. To jest normalna skrzynka. Dobra. Mamy merchant. Coś od merchanta. I to jest light armor, ale nadal jest słabszy od mojego, więc... Easy peasy. Czy ty jesteś podatny na błyskawice?
O ty mendo! Ale mi przyfanzolił. No! Ej, bo to nie jest śmieszne. What? No nie mówcie mi, że on by kurde mnie tutaj jeszcze walnął. Po co mi to w ogóle? Czemu mi to... Jak ja nie lubię, jak mi ktoś wchodzi do ekwipunku bez mojej zgody. To jest tak irytujące. Dobra, kolega, widzę, że może uciec, bo jest cienkim leszczykiem, bolcem. Dziękuję, dziękuję. Czy coś z niego wypadło? Nic, żaden. No dobra, tylko teraz trzeba było zrobić to tak. Nam się to pojawi... O kurde! Na wszelki wypadek wolałem jeszcze raz zaatakować z tego względu, że już nie mam wizji, a oni biją bardzo, bardzo mocno, więc na to trzeba uważać. Właśnie! Właśnie o tym mówiłem. Tak. Takimi lekkimi pyknięciami można było gościa zabić. I tutaj z tego co pamiętam jeszcze jeden był... Ten ninja taki co się pojawiał i znikał. Okej, zabity. To nie jest ten ninja, ale Amber Idol jak najbardziej dla mnie. Zabici. Spoko, Stain Page. Nie, myślałem, że to tu jeszcze zlatywał gościu. Dobra. I to jest dla mnie. Mianowicie to, Golden Stone Ring. Co mi to da? Golden Stone Ring. Increase your defense of lightning damage. Czy ja to chcę? No niekoniecznie. Ale tutaj sobie rozpalimy oczywiście to miejsce. Siądziemy sobie oczywiście przy nim, żeby zregenerować sobie swoje fiolki. I dzięki temu... Kurde, dzięki temu czy dzięki... What the hell? What the hell? Dobra, tutaj musimy sobie zrobić wizję. Niestety ten pan jest twardym przeciwnikiem. On jest raczej chyba podatny na... No kurde, no gościu! On jest podatny chyba bardziej na... Ogień, niestety. Kurde. Problem jest jeden. W tym momencie... Będziemy dochodzić do bossa. To jest arena walki z bossem, świecznik się świeci. No nie świeci, ale w każdym razie jest tutaj arena walki z bossem. I nie wiem, czy mi wystarczy... Nie wiem, czy mi wystarczy many. No i mamy sporo duszyczek, które mógłbym wydać. Także ja się pofatyguję, słuchajcie. Wrócimy sobie tutaj jeszcze... Chociaż... Nie no, jeszcze raz. Jeszcze raz. A, dobra. Jeszcze raz sobie tutaj wrócimy. 19 tysięcy. A! No tak, dobra, dobra. Nie, wracam się. Z tego względu, że... możemy sobie... Czekajcie, gdzie to był ten gość? Red Hell of Cages... To ten... możemy sobie naprawić... Znaczy naprawić... zrobić sobie lepszą różdżkę. Teraz te 10 tysięcy wykorzystamy. Castle of Storms, to chyba było tutaj, nie? Tam był alchemik i mag. Tak, jest alchemik. Dzień dobry, panie alchemiku. Nie talk, tylko transmute. I chciałbym stransmutować to. Będę panu bardzo wdzięczny, jak pan mi to stransmutuje. Okej, i puf. Do pierwszopoziomowego. Dobra. I nie mam możliwości kolejnego upgrade'u mojej różdżki. No ale 10 tysięcy wydane. Wydane. I dodatkowo jeszcze sobie weźmy poziom X. Aha. No i tutaj chyba muszę już z tego co pamiętam zbierać na piątopoziomowy wand. Czyli różdżkę. W tym momencie mam trzeci. Na trzecim poziomie, tak? Jeszcze raz sprawdzę. Tak, na trzecim, więc jeszcze mnie czeka czwarty oraz piąty. Ty nadal nie masz nam nic do sprzedania, nie? Learn spells, incantations... Kurde, strasznie mnie drażni to, że... Nie, dobra, nie chcę od ciebie nic już. Strasznie mnie drażni to, że jak zginę, to kleryk się znowu obułowi i to jest irytujące strasznie. Te rogi są naprawdę spoko.
I nie są drogie, one kosztują 100 golda, to jest... Z jednego mobka możemy kupić 6 takich. Dobra, i zastanawiam się, czy zrobić speedruna, czy starać się w miarę jakoś tam gdzieś kogoś poubijać. Dobra, no tutaj trochę poubijam. No prawdopodobnie, znając moje szczęście, jak do... No kurde! Jak dojdę... Znowu do bossa, to znowu będę miał nabitą taką ilość... Wow! Znowu będę miał nabitą taką ilość dusz, czy tam soli, przepraszam, że będę chciał je wydać na poziom, no ale już nie będę się wracał. Okej, dziękuję. Kurde, tam był jakiś typek jeszcze. Pewnie zwróciłem uwagi. No. Okej. Napijmy się. A już jak złoto leży na dole, to czemu miałbym się nie pofatygować? 142 piechotą nie chodzi. No i spoko. Obejdziemy to wszystko dookoła. Tego pana również. Dziękuję. Tutaj wypadałoby... Wypadałoby jednak ten wgląd... Jednak sobie jakoś ogarnąć. Bo tutaj tych gości nie będę widział i to jest problem. Nie tutaj, tylko tutaj to by potrzebował. Okej. Dobra. Mam was. Czy z was jeszcze wypadnie? Chyba nie. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tych typków. A nie, jeszcze coś tutaj. No. No i teraz już tutaj, no i zobaczcie, i znowu to co mówiłem, znowu dojdę tutaj i będę miał możliwość właśnie, możliwość wzięcia kolejnego poziomu, no ale to już nie jest tyle, ile myślałem, że to, że będzie, nie? Tylko teraz tak, chciałbym bardzo Fireballa. O kurde. No ja się trochę podpalałem. No kurde, gin, no! Ty byłeś podatny... Właśnie. I przy okazji zaoszczędziliśmy połowę paska many. Boże, to ja się dzisiaj nie mogę wysłowić. Ale z kolei na bossa prawdopodobnie ten... będzie lepszy. I zobaczcie... Ej, nie wiem o co chodzi. Zobaczcie, wcześniej podeszliśmy tutaj i nie paliła się żadna świeca. Teraz podeszliśmy tutaj i palą się świece. W czym rzecz? Nie mam zielonego pojęcia, może ktoś z was wie. Hello! Potato, potato. Woohoo! O kurde, ale dostałem... Nie. Ale zagarnia, co? O, shit. Dobra, napijmy się gorzoły. Nie. Okej. Trochę tego. Będzie win? Będzie win! Za pierwszym razem, czego ja się bałem? Dziękuję. 10 tysięcy! 10 tysięcy złota! Uj! I patrzcie, jak opadła nam tutaj ładnie drabinka. I teraz tak, to sobie weźmiemy. Ja nie wiem czasem, czy z jego duszy nie mogę też ulepszyć różdżki. I jeszcze sobie weźmiemy tą wizję, bo z tego co pamiętam, tutaj byli jeszcze niewidzialne typki. Okej. Okay. Jest tutaj taki niewidzialny, to zobaczcie. No. 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 No.
No siom! Co za typ? No dobra. Może jeszcze w takim razie z tego skorzystać. Co tutaj jest? Ornet jakiś Steelos Ashes. No właśnie, musimy jeszcze iść do lidera, bo być może. Oj. Bo być może będę miał możliwość wzięcia kolejnej butelki estucha. No, god damn it! No i ziomuś. No, jaki typ! Co za koleś, co za typ! Ciekawe, czy tu wskoczy. On lubi czasami tak wskakiwać. Dobra, zmienimy w takim razie na Fireballa. I go pojedziemy z Fireballa trochę szybciej. Nie za dużo. Ktoś nie wie, co się dzieje. Ktoś nie ogarnie. No, wiedziałem, że nie ogarnie. Mówiłem, że nie ogarnie. Dawaj hajs, dawaj hajs, dawaj hajs. Nie ma z ciebie hajsu? O ty mendo. Dobra, a dzięki temu mamy możliwość otwarcia skrótu. Tylko czy ja chcę tym lecieć? Nie chcę na razie tym lecieć, więc sobie to ominiemy. Pójdziemy sobie rozdać punkciki. Dobrze, zginę. Pójdziemy sobie rozdać punkciki i będzie cacy. Tak właśnie zrobię. O, jeszcze się załapię! O, jeszcze się załapię! O, jeszcze się załapię! I tu też, i tu też. No i super. Dobra, dzień dobry. Done. I znowu, chciałbym sprawdzić, czy nie mam możliwości w tym momencie ulepszenia swojej różdżki, bo mi się wydaje, że z tego właśnie mobka mam możliwość transmutowania na jeszcze lepszą. Nie, to nie jest z tego mobka. Znaczy z tego bossa, przepraszam, nie mobka. Jak pokonałem tego bossa, to może jednak coś nas nauczysz, nie? Nie. To się wal! To się wal! Dajmy sobie tutaj 3 poziomiksy. Mamy teraz 4 punkty, więc 4 poziomu. Teraz 5 będę potrzebował, tak? Różdżkę 5 poziomu. Tak, 5 poziomu, więc jeszcze jedna perła. No i będę mógł mieć kolejny potek na manę. Weźmiemy. Aha, no i znowu się trzeba cofnąć tam, gdzie byliśmy. 49 tysięcy. Boże, jakie to są duże pieniądze. Tylko problem jest jeden w tym momencie. Że ja nie wiem, co zrobić z pieniędzmi, a jest po prostu pewne, że te pieniądze stracę. Dlaczego? Ano dlatego, że niedaleko jest kolejny boss. No kurna, ziomuś! Ej, po drugiej stronie coś jeszcze jest. Zapomniałem o tym stronie w ogóle. Patrzcie, tutaj też faktycznie jest drabinka. I też kolega pilnuje tutaj. Kolega pilnuje czegoś fajnego, tak? Nie dam mu spokoju. Nie ma. A jest mój. Nagroda moja. Dziękuję. A, no i tyle, tak? Dobrze. Dobrze, dobrze. Czyli tutaj zejdziemy po cywilizowanemu, bo znowu stracę trochę życia. A chciałbym jednak dojść do następnego bossa jeszcze w tym odcinku. Nie wiem, czy jestem w stanie go pokonać. Nie wiem, czy mam czas go pokonać. On przyprawił mi bardzo, bardzo dużo... sprawił mi bardzo dużo problemów na live'ie, jak grałem. Więc może być ciężko. O ty kurna małpo! Aj, dosyć mocne obrażenia! Bija. Fajnie by było nie zginąć, nie? Ale ty możesz. Dzięki! Dobra, napijemy się. No, pipi.
mamy skrót. Pod nami jest taka znajdźka, ale do niej prawdopodobnie będę w stanie doskoczyć, jak będę miał jeszcze inne zdolności mojej postaci. Więc jeszcze nie teraz. Już nie pamiętam, co tu było. A, tu była nicość. I tak naprawdę boss, do którego ciężko dojść, kurde. Caution, lightning and poison. Nie, ewidentnie nie, powiem wam. Po pierwsze, straciłem jednego potka na życie, a od tego typa dostawałem bardzo duże bęcki i straciłem dwa potki na manę. Ja tu muszę przeraszować bez wykorzystywania potionów najlepiej. Czyli przyjść tutaj, żeby nikt mi nie dotknął i żebym nie stracił żadnego potiona. To jest możliwe, to daleko droga tutaj nie jest. Różdżkę mam ulepszoną, więc nie powinno być aż tak źle. Rzucę sobie okiem, jak, z którego bossa muszę mieć duszę, żeby ulepszyć różdżkę jeszcze bardziej na czwarty poziom. No i wydałbym jakieś pieniądze, kurczę, bo jednak, no, 50 tysięcy... No to 5 tysięcy dla siebie weźmie kleryk, jak zginę na bossie, a na nim na pewno zginę. Tutaj za pierwszym razem nie ma opcji, żebym go podszedł. Tak mi się wydaje. No dobra, kochani, to sobie zakończymy troszeczkę wcześniej. Ja wam bardzo, bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. I widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, do usłyszenia. Na razie. Pa, pa.